Środa, 6 dzień maja, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w dzisiejszym programie. Powojenny pocisk. Zabezpieczyli pocisk, przetransportowali go w bezpieczne miejsce. Matura 2015. Maturę można zdawać przez 5 lat. Nikt nie powiedział, że maturę trzeba zdać tu, teraz. Czysty zalew. Na zalewie obiecuję w tej kadencji będzie się, myślę, że sporo działa. Islandzkie brzmienie. Piękne, zwykłe, proste piosenki zaśpiewane anielskim głosem. Pocisk z czasów II wojny światowej został odnaleziony przez przypadkowego przechodnia, który niezwłocznie postanowił powiadomić odpowiednie służby. Sytuacja miała miejsce w miniony poniedziałek. Policjanci otrzymali informację o pocisku moździerzowym, który został odnaleziony na skarpie między Skałkami a torami kolejowymi przy drodze polnej między ulicą Lubawską i Słowackiego w Kamiennej Górze. Na miejscu niezbędna okazała się pomoc patrolu saperskiego z Bolesławca. Policjanci w dniu 4 maja tego roku zostali poinformowani o znalezieniu w rejonie ulicy Słowackiego powojennego pocisku. Policjanci udali się na miejsce, potwierdzili fakt znalezienia niewybuchu. Policjanci poinformowali jednostkę saperów z Bolesławca, którzy pojawili się po godzinie 16, zabezpieczyli pocisk, przetransportowali go w bezpieczne miejsce. Czy w tym miejscu miały miejsce wcześniej podobne zdarzenia? Nie odnotowaliśmy takich zdarzeń. Maturzyści mają już za sobą pierwsze emocje związane z tegorocznym egzaminem dojrzałości. Bieżący rok obfituje w zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu. Po raz ostatni absolwenci techników na maturze ustnej z języka polskiego omówią swoje prezentacje. W roku bieżącym egzamin maturalny objęło kilka zasadniczych zmian. Dotychczas zdający nie musiał przystępować do egzaminu maturalnego z dodatkowych przedmiotów. Od tego roku, aby otrzymać świadectwo maturalne, uczeń będzie miał obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego wybranego przez siebie egzaminu dodatkowego. Poza tym znacząca zmiana objęła również egzamin ustny z języka polskiego. Dotychczas uczniowie mieli za zadanie omówienie wybranego przez siebie tematu w kilkunastominutowej prezentacji. Teraz uczniowie muszą zmierzyć się z wylosowanym tematem, tak jak miało to miejsce na starym egzaminie. W tym roku uczniowie liceów ogólnokształcących zdają maturę już na nowych zasadach. W poniedziałek podczas egzaminu pisemnego z języka polskiego musieli wykazać się znajomością lalki Bolesława Prusa lub dokonać interpretacji wiersza poetki ze Stanów Zjednoczonych Elizabeth Bishop. Natomiast ich koledzy ze szkół technicznych mieli do wyboru nowelę Bolesława Prusa z legend dawnego Egiptu bądź Dziady Mickiewicza oraz Ziele na kraterze. My zdajemy jeszcze maturę na starych zasadach, ponieważ uczniowie technikum są rok starsi niż uczniowie liceum ogólnokształcącego. W związku z tym póki co nie mamy jeszcze tej paniki związanej z nowościami. Wtorek był dniem, w którym maturzyści zmierzyli się z królową nauk. Choć obowiązkowa matematyka na egzamin dojrzałości wróciła 5 lat temu, to maturzyści nadal nie mogą się z nią oswoić. Dlatego też w tym dniu otuchy uczniom dodawała dyrektor Mariola Jaciuk. Na szczęście. Czarny długopis, proszę. Na szczęście. A tak. Sportowcy, matematyka. Środa jest dniem, w którym uczniowie przystąpili do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Oczywiście wspomniane 3 pierwsze dni egzaminów to dopiero wierzchołek góry lodowej. Najbliższy miesiąc w szkołach ponadgimnazjalnych będzie okresem wytężonej pracy. Tak, u nas to już jest w ogóle niesamowity maraton egzaminacyjny, ponieważ rozpoczęliśmy maturą, za chwilę będą egzaminy zawodowe, egzaminy zdawane właśnie zgodnie z nową podstawą programową, starą podstawą programową i tak naprawdę zakończymy zdawanie egzaminów w połowie lipca. Chyba każdy, kto przystępował do matury, przyzna, że nie chciałby po raz kolejny przeżywać stresu związanego z egzaminem dojrzałości. Dlatego tak ważne jest, aby z odpowiednim nastawieniem przystąpić do matury. Jakieś recepty dla maturzystów, na czym powinni się skupić, przystępując do takiej formy egzaminu? Zjeść dużo gorzkiej czekolady.
jednocześnie zjeść dobre śniadanie i wyluzować się, ponieważ maturę można zdawać przez 5 lat. Nikt nie powiedział, że maturę trzeba zdać tu, teraz i liczą się tak bardzo rankingi zdawalności. Maturę można zdawać przez 5 lat. Być może już niebawem Kamiennogórski Zalew doczeka się zapowiadanej od wielu lat odnowy. Receptą na uzdrowienie obiektu ma być firma, która w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie. Kamiennogórski Ośrodek Wypoczynku Świątecznego od samego początku istnienia jest miejscem integracji i spotkań mieszkańców. To tutaj odbywają się największe wydarzenia plenerowe w mieście, takie jak na przykład Dni Kamiennej Góry. Przed wieloma laty w okresie letnim kamiennogórzanie chętnie korzystali z dobrodziejstw zalewu. Dzisiejszy stan ośrodka, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia. Pojawiły się jednak plany oczyszczenia zalewu. Taki jest zamiar. I oczywiście to jest jakiś wycinek prac, bo generalnie my chcemy w ogóle nasz zalew nieco odrestaurować, bo rzeczywiście czas zrobił swoje i rzeczywiście ten zalew wymaga remontu. Oczywiście to są dwie sprawy. Jedna to sprawa to jest lustro wody, woda i wszystko, co jest związane z wodą, z przepływem, a drugie to jest teren wokół. Teren wokół na pewno będziemy, próbując pozyskiwać środki zewnętrzne, porządkować, robiąc i o tym wielokrotnie już mówiliśmy, a drugie to jest akwen wodny. Do kamiennogórskiego magistratu zwróciła się firma zewnętrzna, która złożyła bardzo korzystną ofertę. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii zalew będzie można wyczyścić za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tam również na zalewie, jeśli chodzi o lustro wody, pozostaje sprawa jazu. My już mamy praktycznie gotową dokumentację, jeszcze tam końcowe fazy pozwoleń na przebudowę naszego jazu. To ma być półautomatyczny jaz, co poprawi przepływ wody przez zalew, ale również poprawi warunki właśnie powodziowe wokół, w budynkach itd., itd. Także na zalewie obiecuję w tej kadencji będzie się, myślę, że sporo działo, a ja chciałbym, żeby jak najwięcej. Według zapewnień burmistrza nad zalewem w obecnej kadencji jeszcze sporo będzie się działo. Jednak aby powrócić do czasów świetności tego obiektu, długa jest jeszcze droga. Panie burmistrzu, czy tak jak w latach 70. będzie można się kąpać? Nie, to o tym na dzisiaj zapomnijmy. Nie ma takiej możliwości, dopóki nie zostanie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, można powiedzieć, w gminie Kamienna Góra, ponieważ ta woda, która wpływa do zalewu, jest wysoce zanieczyszczona i nie wierzę, żeby jakakolwiek stacja sanepidu wydała zezwolenie, więc takiej możliwości nie ma. To jest jakby szersza całość. Musiała być uporządkowana ta gospodarka, ten dopływ wód, który z całej gminy, nie tylko gminy Kamienna Góra, dochodzi. To na dzisiaj takiej możliwości. Samo czyszczenie zbiornika nic nie da. W związku z tym pływać tam nie będziemy. Pływać możemy na różnego rodzaju środkach pływających, ale osobiście, żebyśmy mogli wejść do tej wody, w to nie wierzę. To nie ten etap, nie ten moment. Przed nami kolejny koncert miesiąca w Kamiennogórskim Centrum Kultury. Tym razem zawita piosenkarka z Islandii, która swoim delikatnym brzmieniem wprowadzi Państwa w dobry nastrój. Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 19. Tak wygląda i tak brzmi jej głos i jej utwór. Hala Nürtfürth, koncert miesiąca w Centrum Kultury. Hala Nürtfürth, godzina 19, najbliższa sobota. Bilety w cenie 10 zł tylko i wyłącznie, więc na pewno nie są przeszkodą, żeby przyjść na ten wyjątkowy, niepowtarzalny koncert artystki z Islandii. Po raz pierwszy będziemy mogli usłyszeć się piosenki w języku nie tylko angielskim, ale również islandzkim. Z tą słynną, niesamowitą melancholią islandzką. Piękne, zwykłe, proste piosenki zaśpiewane anielskim głosem. To prawdziwe misterium muzycznej intymności. Ten utwór, który rozpoczął Maybe, pojawi się na pewno. Za chwilę Państwo usłyszycie fragment utworu, który niesie jej najnowszą płytę. Utwór The Bridge. Wszystkie są równie piękne i w naszej muzycznej kawiarence przy kawie i herbacie będzie słuchało się ich naprawdę wyjątkowo świetnie. Przyjdźcie Państwo na ten koncert. Takie koncerty zdarzają się tylko raz, bo niedługo hala będzie poza naszym zasięgiem, bo będzie na pewno europejską mega gwiazdą piosenki nie tylko islandzkiej, ale również europejskiej. Towarzyszył jej będzie wcześniej, zaśpiewa przed nią jej przyjaciel, Polak.
Tak, Peter Birk, który ma na swoim koncie dwie płyty. W tamtym roku płyta tygodnia w Trójce. Fantastyczny folkowy wykonawca, również z gitarą akustyczną. Cichutki, wyciszony koncert intymny, piękny koncert, taki jak powinien być koncert w maju, kiedy rodzi się przyroda, kiedy wszyscy mamy świetne humory, miesiąc miłości i te piosenki będą właśnie takie. Wyjątkowy koncert. Gospodynią spotkania Halla Nurfjord z Islandii. Najbliższa sobota, godzina 19. Bilety do nabycia w Centrum Kultury. Zapraszam z całego serca. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.